No pobawiłem się produktem, tak jak widziałeś, szybko skończyłem, szybko zacząłem, szybko skończyłem. Co do produktu, słuchaj. Jakby tu temat ugryźć, kurczę, on jest fajny i niefajny. Mam ciężki orzech do zgryzienia. Z tego względu pojawi się jeszcze film z tym produktem. Na plastikach na pewno będę chciał go sprawdzić, bo do opon mnie zniechęcił. Przepraszam. I będę chciał go na pewno sprawdzić na oponach zimowych w Mańku. Zarzucę na Mańka i niech sobie jeździ, bo te opony na Audi, które rozwaliłem jakiś czas temu, ból jest. Jest. I to nie koniec historii, bo nie pisałem na Facebooku, ale prawdopodobnie poszło łożysko w skrzyni, także grube koszta. Ale nie o tym mowa. Aplikacja spoko. Z tym, że trzeba uważać, trzeba szybko, równo rozprowadzać, bo potrafi zostawić gdzieniegdzie tak te nierówne takie, kurcze, chmureczki, to tak jakbyś go dał za dużo w jednym miejscu mniej, ale te opony rzeczywiście są wredne pod tym względem. I teraz tak, trwałość. Wkurzyło mnie to, że po pierwszym myciu od razu zjechał. Na oponie jakbym nic nie miał. Totalny macior, tak jakbyś przygotował oponę do dressingu, nic tam nie ma. To jest fajne. Fajnie, bo ona wygląda w miarę naturalnie i tam było widać to odcięcie, ale jaśniejsze. Kurczę, to mnie drażni. Jaśniejsze odcięcie, tak. W miejscu, gdzie nie było dressingu, było ciemniejsze niż w miejscu, gdzie był dressing, więc... Ale on siedzi, on cały czas siedział. Ale tak jakbym nic na oponie nie miał, więc kurczę, darowałem sobie. Z reguły to i tak smalujemy co niektórzy, co mycie. Ja z tego względu, wiadomo, jak zawsze powtarzam, na test trwałości nie aplikuję. Czy produkt jest fajny? Mi trochę przypomina... co on mi to przypomina? Perla? Chyba tak. On mi go trochę przypomina. Niby fajny, ale głupi. No tak widzę ten dressing niestety i no nie urzekł mnie. Aplikacja spoko, wszystko niby jest... Niby fajnie się aplikuje ta tłustość, no jest fajnie, jest przyjemnie, ale kurczę, do pierwszego mycia. I ta opona rzeczywiście jest taka ciemna, naprawdę, po aplikacji widać, że jest ciemna, taka nasączona, taka kurde, no wygląda rewelacyjnie. Wjeżdża z pierwszym myciem i wszystko, umiera w butach. No dobra, słuchaj, na chwilę obecną produkt mnie nie przekonał. Zobaczymy co dalej. Na pewno będę chciał zarzucić, tak jak mówiłem, na Maniusia, na opony zimowe i będę chciał się pobawić plastikami. Zobaczymy, kiedy filmy się pojawią, nie wiem. Ale przez zimę będę chciał coś ogarnąć. U mnie jest 1 października, więc ohoho, filmik widzisz pewnie, po zimie już prawie. Pewnie tak. To przez zimę uda mi się coś skaleczyć, więc będę chciał, możliwe, że nawet jutro, bo wskoczy film, no tak, 1 października, wskoczy film na przykład właśnie po zimie z Mańkiem. Może tak być, nie mówię, że nie. A na chwilę obecną dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!